Wykład 12. Zdrowie duchowe a fizyczne. All this immune system now you saw is cały ten system obronny, który widzieliście, very subconsciously intentional. Jest systemem, który funkcjonuje na zasadzie podświadomości, w jakiś sposób zamierzony. Every small things happens in your body. Wszystko, co dzieje się w waszym ciele, and God is aware of it. To odbywa się na takiej zasadzie, że Bóg budzi odpowiednie geny i Bóg jest świadomy tego, co się tam dzieje. I Bóg troszczy się o najmniejszy nawet szczegół związany z funkcjonowaniem tego organizmu. Right on time. I to we właściwym czasie. Right on time. W odpowiednim czasie. God is God of time. Bóg jest Bogiem czasu. God knows when to activate. Bóg wie, kiedy uaktywnić and deactivate certain genes. I sprawić, że pewne geny będą bierne. Let me ask you this important question now. Pozwólcie, że zadam wam to ważne pytanie. You saw this complex mechanism of widzieliście przed chwilą ten cały taki złożony mechanizm. How can you help? W jaki sposób możecie God to do this job so pomóc good. Bogu, aby On wykonywać mógł jeszcze sprawniej swoją pracę. Well, let me change my question. Albo może zmienię to pytanie. Can you interfere God czy możecie doing this job? Przeszkodzić Bogu w wykonywaniu Jego pracy? Definitely, yes. Z pewnością tak. You can decrease, you can refuse his iskra, which możecie is odrzucić controlling jego the genes. Iskrę, która kontroluje geny. That's why when you're in anger, to dlatego, gdy jesteście rozzłoszczeni, hatred, gdy odczuwacie nienawiść, fear, strach, guilt, czy poczucie winy, even though Jesus, blood of Jesus already completely forgave you, pomimo tego, że poprzez krew Jezusa otrzymaliście już przebaczenie, we are still suffering from guilt. To nadal cierpimy z powodu poczucia winy. You know, actually the fear we have comes from this incomplete forgiveness. Tak więc ten strach, który nas ogarnia, pojawia się właśnie z braku akceptacji tego pełnego przebaczenia. God forgave us completely. Bóg całkowicie nam wybaczył. But we only receive partial. Ale my tylko akceptujemy część tego przebaczenia. We do not accept Jesus' blood completely. Nie zawsze akceptujemy w pełni przebaczenie. Then there is a fear left. I dlatego pozostaje jakaś doza strachu. The guilt left and therefore fear. Poczucie winy i z tego powodu też strach. So, immune system is very intentional. Tak więc system odpornościowy funkcjonuje w taki bardzo zamierzony sposób. It is God's will, God's intention. Jego funkcjonowanie związane jest z Bożą intencją, so it is z Bożą wolą. It is God's will controls all the genes. I dlatego Bóg poprzez swoją wolę kontroluje wszystkie geny. That's why when we're in the anger and hatred, i dlatego, gdy odczuwamy nienawiść i worry and złość, fear, różnego rodzaju pojawiają się zmartwienia, strach, especially guilt, ale w szczególności poczucie winy, you're reducing the iskra from God. To wtedy odrzucacie tę Bożą iskrę. How can you really then really help God to do this wonderful work? W jaki zatem sposób możecie pomóc Bogu, aby wykonywał tę cudowną pracę? Not worrying about it. Nie zamartwiając się po prostu z tego powodu. Not to be afraid of it. Nie bojąc się. Whenever I deal with the cancer patients, kiedykolwiek zajmuję się pacjentami chorymi na raka, the biggest enemy is fear. To ich największym wrogiem jest strach. Where is the fear coming from? A skąd pochodzi ten strach? Fear coming from incomplete forgiveness. Oczywiście strach pojawia się w wyniku takiego niepełnej akceptacji przebaczenia. Many, many cancer patients think they are punished. Wielu chorych na raka myśli, że ich choroba jest wynikiem kary. And if, as a physician, jako lekarz, as an Adventist, i jako równocześnie adwentysta, as a Christian, i chrześcijanin, I see the biggest task I can help for the cancer patient is. Zauważam, że najważniejszą rzeczą, poprzez którą mogę pomóc chorym na raka, spiritually setting them free from the fear. To doprowadzenie ich do uwolnienia się od tego strachu. Spiritually setting them free from guilt. I uwolnienia ich od
poczucia winy. If they can grasp the concept of this complete forgiveness of the blood of Jesus. Gdyby tylko zechcieli uchwycić to wspaniałe poselstwo pełnego przebaczenia przez krew Jezusa. Then they open up their heart to the God. To wtedy otworzyliby swoje serca przed Bogiem. Well, I'm forgiven. Przebaczono mi. Please give me your love. Proszę, udziel mi swojej miłości. Then I can see the great improvement. I wtedy mogę widzieć, jak bardzo szybko wracają do zdrowia. To jest czymś zdumiewającym. It's like I told you last night about that Clyde story. Pamiętacie, wczoraj opowiadałem wam historię o Clyde'zie. He was suffering from guilt. On również cierpiał z powodu poczucia winy. I dlatego, że myślał, iż po prostu jest karany przez Boga. When he found, ale gdy odkrył, his God was a wrong God. Że jego Bóg był tym niewłaściwym Bogiem. When he found Jesus who even wants to forgive Judas. Gdy znalazł Jezusa, który chciał wybaczyć nawet Judaszowi, he was set free. To wtedy został uwolniony. He knew the truth. Poznał prawdę. And the truth is setting him free. I ta prawda wyswobodziła go. Free from guilt. Uwolniła go od poczucia winy. Then iskra came. I wtedy pojawiła się iskra. Well, iskra was coming in anyway. A iskra i tak cały czas oddziaływała na niego, ale on odpychał ją, odrzucał. He said, I don't mówił, deserve it, ja nie zasługuję na to, because I'm bad. Dlatego, że jestem zły, I'm being punished. Jestem karany. Actually, sinners were refusing iskra. I tak naprawdę grzesznicy odrzucają iskrę. When this refusal was lifted up. Ale gdy w jego przypadku on przestał tak reagować na iskrę, to wtedy ona dotarła. Iskra comes in. Dotarła do jego serca. And the healing process really began. I rozpoczął się prawdziwy proces powrotu do zdrowia. So this intention has so much to do with the gene of the T-cell. Tak więc ta intencja, ten zamiar ma wiele wspólnego z genami i z komórkami T. There's some disease called autoimmune disease. Są pewne choroby zwane chorobami autoimmunologicznymi. Which your T-cell is programmed by God to protect you. Wasze komórki T są tak zaprogramowane przez Boga, aby mogły was chronić. In the gene there's a protection. W genie zawarte jest coś, co ma chronić was. Protection program is written in the T-cell gene. Tak więc ten program ochronny jest wypisany w genach i w komórkach T. But many patients. Ale wielu pacjentów. Many patients have their T cells attacking themselves. Wielu pacjentów ma takie komórki T, które atakują ich organizm. So many different diseases. I z tego powodu pojawia się wiele różnych chorób. Is multiple sclerosis, na przykład stwardnienie rozsiane, czy często dochodzi do tej choroby w Polsce. Kind of weather, Multiple sclerosis is a typical autoimmune disease. Stwardnienie rozsiane jest taką typową chorobą autoimmunologiczną. It is their own T cell. Komórki T należące do organizmu tej osoby attacking their own nerve. Atakują system nerwowy swojego własnego organizmu. Why? Dlaczego? And there's a Parkinson's disease. Choroba Parkinsona również jest chorobą z autoagresji. They cannot produce sufficient amount of the dopamine. W przypadku tej choroby mózg nie wytwarza odpowiednich ilości dopaminy. Why? Dlaczego? Because T cell goes after brain and destroy the dopamine. Dlatego, że komórki T wędrują do mózgu i niszczą komórki wytwarzające dopaminę. I was always curious why that's the case. Zawsze byłem ciekaw, co jest tego powodem. How T cell know which one is producing dopamine? Skąd ta komórka T wie, które komórki wytwarzają dopaminę? But T cell specifically, it looked like intentionally attacking dopamine producing cell alone. Bo wygląda to tak, jak gdyby ta komórka T szczególnie chciała zaatakować komórki mózgowe wytwarzające dopaminę. Ale przecież komórka T tego nie wie. Szatan wie o czymś takim. Szatan więc steruje taką komórką T. Wiecie, jakie osoby zapadają na chorobę Parkinsona? Ludzie, którzy po prostu nie są spontaniczni. Person which is very stiff. Osoby takie sztywne. Very hard to embrace other person's opinion. Którym jest bardzo ciężko zaakceptować opinie innych osób. Very stubborn. Tacy uparci. Sometimes people look so soft from outside.
Niektórzy ludzie czasami tak na zewnątrz wyglądają na bardzo wrażliwych, miękkich ludzi. But inside, ale w środku, they ignore. A wewnątrz są jakby zaprzeczeniem tego. Never really truly entertain other person's opinion. I tak naprawdę nie akceptują nigdy prawdziwie opinii innych osób. Extremely competitive. Zawsze starają się po prostu zwalczać zdanie innych osób. And that some people, particularly men, i niektóre osoby, a szczególnie mężczyźni, wants to reveal their strengths on stiffness. Zawsze starają się pokazać swoją siłę poprzez taką sztywność zachowania. Wielu jest takich ludzi. They know they made wrong decision. Tak, oni wiedzą, że podejmują złe decyzje. But they don't want to change the decision. Ale nie chcą zmienić tej decyzji. Because, dlatego, że they want to reveal just their own strengths. Bo oni nie chcą pokazać swojej słabości, ale chcą być uważani za silnych. Many husbands like that. Wielu jest takich mężów. Women don't get the Parkinson's disease very easily. Kobiety nie zapadają na tę chorobę Parkinsona z łatwością. Because women's always what giving in. Dlatego, że kobiety flexible, zawsze chcą się dzielić, są takie elastyczne w stosunkach but z innymi. Ale to mężczyzna mówi, I made decision. Ja podejmuję decyzję. The wife says, a kobieta mówi, ale co, kochanie, powiesz na to, gdybyś spróbował zmienić swoje zdanie? Then husband says, wtedy mąż mówi, I know it could be wrong, wiem, że to może być niewłaściwe, but decision has been made. Ale to ja o tym decyduję. This kind of husband can have tego typu mężczyzna, mąż może zachorować na chorobę Parkinsona. They don't want to have got open. Taki mężczyzna nie chce być otwarty na innych. The attitude of Polish husband has to change. Myślę, że stosunek tych polskich mężów do żon musi się zmienić. Korean husband, just like that. Podobnie jest z koreańskimi mężami. And, they don't want to listen to the wife. Oni opinion. Nie chcą w ogóle słyszeć zdania żon. Ja zauważyłem, że ci mężowie w Polsce też mają z tym problemy. So, if you want to really demonstrate your own strength and your own pride, tak więc gdy chcecie zademonstrować swoją siłę, swoją dumę, by demonstrating stiffness, poprzez taką sztywność, lots of people feel that stiffness is a strength, you know. To wielu ludziom właśnie wydaje się, że pokazywanie czegoś takiego jest objawieniem siły. But I want you to remember, stiffness is death. Ale chciałbym wam powiedzieć, abyście pamiętali, że ta sztywność to śmierć. Everything alive is soft. Tak więc wszystko, co jest żywe, jest czymś, co charakteryzuje się przez posiadanie takiego miękkiego serca. When you're dead, ale gdy jesteście martwi, you become stiff. Stajecie się tacy sztywni, uparci. Such a hardness. I w ten sposób wyrządzacie sobie krzywdę. I brakuje wam takiej elastyczności. Unforgiving. Jesteście ludźmi, którzy nie mogą przebaczyć. If you keep on insisting your own attitude toward your life and toward your other people around you, jeśli ciągle będziecie upierać się przy pozostaniu, przy takim stosunku do innych osób, whose intention is that? To jak myślicie, jest to zgodne z czyją intencją? It's a Satan's intention. Oczywiście szatana. Then your T-cell inside. I wtedy wasza komórka T w waszym organizmie finally mówi w końcu, okay, dobrze, we'll cooperate with you. No, będziemy współpracować z tobą. Because you want so much to be stiff. Dlatego, że tak bardzo chcecie być taką sztywną osobą. And T-cell. We know how to make you stiff. To wtedy komórka T mówi, ja wiem, jak sprawić, żebyś był naprawdę sztywny. Satan. Taki jak szatan. So t-cell goes up to the tak więc komórka udaje się tutaj do góry, do mózgu and destroy the i niszczy komórki wytwarzające dopaminę. It's according to the need. I to jest zgodne z potrzebą, jaka zaistniała. Devil's need. Sound of life, isn't it? Yeah. To jest dźwięk życia. Good message. Dobre poselstwo. Yeah. Active genes. Yeah. Yeah. Aktywne geny. So,
Our genes really respond according to the intention. Tak więc nasze geny naprawdę reagują na intencje. On the other hand, many women have a thyroid problem. A z drugiej strony również i kobiety mają pewne problemy, na przykład z tarczycą. Thyroid become overactive. Tarczyca wytwarza za dużo hormonów. And they cannot sleep. I wtedy taka kobieta nie może spać. And they lose weight. Traci wagę. They eat. Je dużo. But don't gain weight. Ale nie przybiera na wadze. They become weak and tired. I wtedy słabnie i czuje się zmęczona. What kind of woman? Jakie to są kobiety? I found out this is very typical disease. Ja odkryłem, że to też jest taka typowa dla niektórych osób choroba. I spoke to many young women who had. Rozmawiałem z wieloma młodymi kobietami, które cierpiały hyperthyroidism z powodu nadczynności tarczycy. They are typically very efficient women. I są to zwykle takie wydajne kobiety. Bright women. Takie, które chcą wiele zdziałać w swoim życiu. Yeah. And they are fast women. I szybko chcą wszystko robić. When they do some work, they are faster than others. I gdy wykonują jakąś czynność, to zwykle robią to szybciej niż inne kobiety. And therefore people around her loves her. I dlatego ludzie z otoczenia tych kobiet kochają je. She's very efficient, so ona jest bardzo wydajna i zawsze kiedykolwiek o coś poprosicie ją, to wtedy ona zawsze odda wam to, co dla was zrobiła, i to jest czymś pięknym. And everybody knows she's the best. I wszyscy wiedzą, że ona jest najlepsza. In the church she wants, she's doing good job. I w kościele ona wykonuje wspaniałą pracę. In Sabbath school, a secretary. W szkole sobotniej pełni funkcję. She's a pathfinder, a director. Ona również zajmuje się młodzieżą. And she's a member of the choir. Jest członkiem chóru. And she. She wants to do everything. Ona chce robić wszystko. And she's very proud of herself. I również jest dumna z tego, because co robi. Everybody says, wow, dlatego, is, że wszyscy mówią, she is very important. Ona jest bardzo ważną osobą. So if you too much enjoy your pride, tak więc jeśli za bardzo cieszycie się z powodu tej dumy, being the superwoman, dlatego, że jesteście taką super kobietą, sometimes you feel so sleepy. To właśnie z tego powodu często odczuwacie taką senność. But you have to finish this work. Ale musicie zakończyć tę pracę jeszcze. At school she's always top of the class. W szkole ona zawsze uczyła się najlepiej. And she says, I cannot sleep. I wtedy okazuje się, że nie może zasnąć. I have to be top. Muszę zrobić to, jeszcze to i to. Więc pije kawę taka kobieta. And she just pinch herself. I stara się pobudzić się jeszcze do aktywności. It's a pride. I to ma związek z dumą. You know who is using the pride? A wiecie, kto wykorzystuje coś takiego jak duma? Satan. Szatan. And teaser finally says, i wtedy komórka ta w końcu mówi, you don't have to drink coffee. Nie musisz pić kawy. We can help you. Możemy ci pomóc. How? W jaki sposób? Teaser exactly knows what to do. I komórka ta wie dokładnie, co zrobić. Of course it's not teaser. Oczywiście to nie komórka ta sama wie o tym, ale szatan jej w tym pomaga. Szatan zmienia coś w tej komórce T zgodnie z życzeniem osoby. A zgodnie z tym wielkim pragnieniem. Wtedy zmienia się ułożenie genów, zmieniają się geny w komórce T. I wtedy ta komórka T udaje się do gruczołu tarczycy. I atakuje komórki tarczycy. Of course it produces inflammation. Oczywiście to powoduje stan zapalny. But at same time, ale w tym samym czasie T-cell produces, komórka T wytwarza very interesting protein, bardzo ciekawe białko, to activate all the thyroid, aby uaktywnić całą tarczycę, to produce more thyroid, aby wytwarzała jeszcze więcej hormonów tarczycy. Why? Dlaczego? She need more thyroid hormone. Dlatego, że ona potrzebuje więcej tych hormonów. Not to sleep. Aby nie mogła zasnąć, ale and pracowała. To be, to be more efficient. Aby była jeszcze bardziej wydajna. Very intentional. Tak więc to ma związek z intencją, z potrzebą. Many people, good people have multiple sclerosis. Wielu dobrych ludzi choruje na stwardnienie rozsiane. You know why? Wiecie dlaczego? You see, a lot of people are very good people. Zauważacie, że wielu tych ludzi to dobrzy ludzie. Very nice people. Bardzo mili. But mostly
sort of introvert. Ale w większości przypadków oni nie chcą wyrażać swoich uczuć na zewnątrz, są introwertykami. These are the people who never say anything bad about other people. Oni nigdy nic złego nie mówią o innych osobach. Always turn everything to themselves. I zawsze przyjmują wszystko do siebie. And instead of saying something bad and attack other person. I zamiast mówić o kimś źle i atakować inną osobę, they just endure. Po prostu cierpią. And they są cierpliwi. They just stop being nice. I są po prostu mili. Because being nice is their dlatego, że goal of life. A celem ich życia jest właśnie but bycie takimi miłymi inside, osobami. Ale wewnętrznie there's lots of guilt. Pojawia się duże poczucie winy. Why? Dlaczego? Because they never express the anger. Dlatego, że oni nigdy nie uzewnętrzniają swojej złości ani nienawiści, ale wszystko chowają w sobie. I wtedy czasami szatan poddaje im taką złą myśl. Dobra kobieta nienawidziła swoją teściową. But the average woman goes out and call her friends and oh, I hate my mother-in-law. A wszyscy inni po prostu uzewnętrzniali swoje uczucie. She's such a bad woman, I cannot live. I mówią swojej teściowej, to taka zła kobieta, ja czuję nienawiść do niej. But it's good woman. Ale ta dobra kobieta. Oh, my mother-in-law is wonderful. Ona mówi, moja teściowa jest wspaniała. But inside. Ale wewnętrznie. Lucifer gives some flash idea. Szatan przekazuje jej taką cielesną myśl. And she says, I wish my mother-in-law is dead. I wtedy myśli sobie, chciałabym, żeby moja teściowa zmarła. Then she says, no. I wtedy mówi, nie. Look at me. Patrz na mnie. Oh, bad woman. Jaką złą kobietą jestem. I must be punished. Muszę być ukarana. So T-cell begin to punish. I wtedy komórki te zaczynają jej w tym pomagać i karać ją. There are many reasons. Jest wiele różnych powodów. When the feeling become intense. I gdy to uczucie staje się coraz silniejsze. And the T-cell begin to change. To wtedy komórka te zaczyna się zmieniać. Okay. And it is. I had one woman, Korean woman. Znałem pewną Koreankę. And she had a terrible arthritis. I miała straszny artretyzm. Arthritis, rheumatoid arthritis is a typical autoimmune disease. A reumatoidalne zapalenie stawów jest taką typową chorobą autoimmunologiczną. And her mother-in-law hated her. Jej teściowa czuła do niej nienawiść. Many times in Korea they live with the mother-in-law, especially when you're married to a first son. Często w Korei jest tak, że gdy kobieta wychodzi za mąż za pierwszego syna, to wtedy musi niestety żyć z teściową. Her mother-in-law used to shout at her. Jej teściowa zwykle krzyczała na nią. Cursed her. Przeklinała ją. Now she has a stroke. I teraz ona miała udar mózgu. She was paralyzed. I była sparaliżowana. And she cannot speak. I nie mogła mówić. So, now she doesn't have to hear the cursing and shouting. I teraz już z tego powodu nie musiała słuchać, jak jej teściowa krzyczy na nią, przeklina. She was completely paralyzed on the right side. Ta teściowa miała prawą stronę całkowicie sparaliżowaną. And she could use a left hand a little bit. I mogła używać tylko i to w niewielkiej mierze lewej ręki. She was bedridden. I była przykuta do łóżka. So this daughter-in-law has to wash her. Więc ta córka po prostu przychodziła, pomagała jej, czyściła wszystko. Now mother-in-law cannot speak, you know. Ale ta teściowa nie mogła teraz mówić. And paralyzed. I była sparaliżowana. Only thing she could do was something with the left hand. I wszystko, co mogła robić, to wykonywać pewne niewielkie ruchy lewą ręką. While she was washing her body, i gdy ta kobieta myła ciało swojej teściowej, this mother-in-law hit her. Ta teściowa uderzyła ją. And you know what she did? I wiecie, co ona zrobiła? She hit her back. Oddała jej. But the mother-in-law cannot talk to anyone. Ale ta teściowa nie mogła teraz mówić. Cannot call the telephone to
report to anyone. Nie mogła teraz udać się do telefonu, aby opowiedzieć o tym wszystkim. So this daughter, you know, began to hit her. Więc ta córka zaczęła ją bić o tym, że ją uderzyła. Daughter, you know, was very healthy. Ta córka była bardzo zdrowa. Synowa, przepraszam, była bardzo zdrowa. But when mother-in-law had a stroke like that, ale gdy jej teściowa miała ten udar, then she began to have arthritis. To wtedy pojawił się artretyzm. You know how she felt? I wiecie, jak ona się czuła? This is punishment. Że to jest kara from God, od Boga. Because she was hitting mother-in-law. Dlatego, że uderzyła swoją teściową. So now mother-in-law can't do anything. Więc teraz ta teściowa nie mogła już niczego zrobić. She cannot speak. Nie mogła mówić. She cannot move. Nie mogła się ruszać. Now she listens to the daughter-in-law. I po prostu musiała słuchać tylko swojej synowej. And daughter-in-law is getting sick. I teraz ta synowa zaczęła chorować. Aching all over the place. I ciągle odczuwała bóle na całym ciele. Where she conquered her mother-in-law. Ona odniosła zwycięstwo nad swoją teściową. Now Satan conquered this daughter. Ale teraz szatan odniósł zwycięstwo nad tą synową. See? Medicine is not a biological process. Tak więc medycyna nie odnosi się jedynie do jakiegoś biologicznego procesu. Medicine is a very spiritual process. Medycyna ma związek, i to bardzo duży, z duchowym procesem. Why? Because our genes are very spiritual. Dlatego, że nasze geny są bardzo duchowe. A gene respond to the spirits. I nasze geny reagują na to, co duchowe. Holy spirits. Na Ducha Świętego. And evil spirit. I na złe duchy również. That's why we're spiritual beings. I dlatego jest tak, ponieważ jesteśmy duchowymi istotami. And her husband did not know anything. Ale jej mąż nie wiedział o tym wszystkim. Took a wife all over the place. Więc zabrał swoją żonę, zawoził ją do różnych miejsc. Nothing works. Ale żadne metody lecznicze nie działały. Finally he brought her to New Start. Aż w końcu przywiózł ją do nas, tak że mogła stosować program New Start. It was a very difficult case. To był bardzo trudny przypadek. She never told me this. Ona nigdy mi o tym nie powiedziała. But I knew there's something behind her curtain. Ale widziałem, że jest jakaś zasłona, która za tym stoi. It was a secret. Ale to był jej sekret. Only God and Satan and the mother-in-law knows. Tylko Bóg, szatan i teściowa. Nobody else knows. Tylko te osoby o tym wiedziały i nikt inny. If anyone found that she was hitting, you know, beating up the mother-in-law who was paralyzed. Gdyby ktoś inny wiedział o tym, że jej teściowa była bita, she couldn't tell anyone. I dlatego właśnie, że byłoby to niebezpieczne, to ona nie mówiła o tym nikomu. And usually when they come to the New Start program, a zwykle, kiedy ktoś przyjeżdża, aby praktykować ten program after New Start, after 3 days of lecture, to po 3 dniach wykładów most of people shining up. Większość ludzi już tryska radością. The photons. Emituje fotony po 3 dniu. But she was still. Ale ona była nadal taka ponura. Cannot even look at me. Nie mogła nawet patrzeć na mnie. Why? Dlaczego? Satan is saying. Szatan mówił. You are hopeless. O, dla ciebie nie ma żadnej nadziei. You are bad. Ty jesteś złą osobą. God is going to kill you. I Bóg cię zabije. I can read that. Mogłem to wyczytać z jej twarzy. I know there must be some kind of guilt is there. Wiedziałem, że musi tu chodzić o jakieś poczucie winy. That's why God's Iskra cannot recover the gene of the immune system. I dlatego Boża Iskra nie mogła zregenerować genów w jej systemie obronnym. I didn't know what to say. Nie wiedziałem, co powiedzieć. So what's the problem? Więc zastanawiałem się, o co w tym wszystkim chodzi. Her, we sat together. Więc poprosiłem ją do siebie, usiedliśmy. I was sort of a pushing here and pushing there. I próbowałem naciskać na jeden guzik, na drugi. She will not confess. Ale ona nie wyznawała mi jeszcze prawdy. It is her pride. Dlatego, że jej duma nie pozwalała na to. And I knew she's hiding the guilt, hiding the sin. I już zauważyłem, że ona ukrywa jakiś grzech, jakąś winę. Każdego wieczoru poświęcamy czas na studium biblijne. One evening we did Bible study. I któregoś wieczoru mieliśmy takie biblijne studium. About 50 patients, you know.
Około 15 pacjentów w tym uczestniczyło. And I took out very interesting subject. I wtedy starałem się wyjaśnić bardzo ważne zagadnienie, bardzo interesujące. It's about David. Mówiłem o Dawidzie. David killed Uriah. Dawid zabił Uriasza. To Bathsheba's husband, right? Żonę Batrzeby. Przepraszam, męża Batrzeby. And David took Bathsheba as a wife. I Dawid wtedy przyjął Batrzebę jako żonę. David was trying to hide this plan. I Dawid również próbował ukryć ten grzech i wcześniej plan. Only person, only human being knows this. Jedyną osobą, która o tym wiedziała. This evil plan was David himself and who else? Wiedziała o tym złym planie był sam Dawid i kto jeszcze? Of course God knows. Oczywiście Bóg wiedział. Joab był tą osobą. Joab hold David in custody. Joab wtedy trzymał Dawida za ramię. I know your problem. I powiedział: ja wiem, znam twój problem. Be careful. Uważaj. See, that's, Joab is a Satan. Joab to taki Because typ Joab, szatana. Joab is so close to David. Dlatego, że Joab był tak blisko Dawida. But he is always against you, David. Ale on tak naprawdę zawsze był jego he wrogiem. Pretends he's be with on udawał, David. Że był z Dawidem. And I think Joab wanted to be a king, really. Myślę, że Joab tak naprawdę chciał sam być królem. That's why when David was getting older, to dlatego, kiedy Dawid David już był stary, wanted Solomon, to wtedy Dawid chciał na króla Salomona, aby był następcą tronu. But Joab did not want Solomon. Ale Joab nie chciał tego. Joab wants a very mediocre king. Joab chciał kogoś innego na króla. So he could control the king. Tak, aby on mógł wszystko kontrolować. So later on maybe kill the king and he become... I pewnie potem planował zabić tego króla i sam wsiąść na tronie. Tak więc ja w ten sposób widzę jego zachowanie i plany. David knew everything about Joab too. A Dawid też pewnie wiedział wszystko na temat Joaba. When David was dying, i to dlatego, gdy Dawid umierał, David asked that Solomon, Dawid poprosił Salomona: watch out, Joab. Uważaj na Joaba. Be careful. Bądź ostrożny. So David is hiding his sin. Tak więc Dawid ukrywał swój grzech. Now he is sleeping with Bathsheba. I teraz sypiał sobie z Batrzebą. And he even have a little child. I miał nawet z nią dziecko. Nobody knows. Nikt niczego się except nie domyśla. Except the job. Poza Joabem. But David is a godly man. Ale Dawid był przecież Bożym człowiekiem, mężem. I wtedy szatan starał się dotrzeć do podświadomości Dawida. Giving David bad dreams. I starał się go nawiedzać różnymi złymi snami. Stimulating guilt. Stymulując poczucie winy. And David is fighting. A Dawid ciągle walczył z tym. And here's the prophet Nathan. I wtedy pojawił się prorok Natan. He loved David. On kochał Dawida. But for some reason, z jakichś powodów David's face became darker. Na twarzy Dawida malowała się darker. Ciemność. There's no more photons coming out. Nie było żadnych fotonów, które mogłyby być emitowane. Nathan was worried. I wtedy Natan zaczął się martwić. One day Nathan prayed to God. I któregoś razu Natan modlił się do Boga. O, God, o Boże, I'm worried about our King David. Ja boję się o naszego króla Dawida. You know how much I love him. Wiesz, jak bardzo go kocham. But, I think he's hiding something. Ale myślę, że on coś ukrywa. O, God, o Boże, can you tell me what it is? Czy mógłbyś powiedzieć mi, co to jest? God was worried about David too. A Bóg także martwił się Because o Dawida. David is being subconsciously tortured by Satan. Dlatego, że Dawid był torturowany przez szatana na płaszczyźnie podświadomości. And God sent iskra to Nathan. I wtedy Bóg posłał iskrę Natanowi. Do you see? Widzisz? Passive. Widzisz Batrzebę? King David gotten darker and darker after he got the passive. Król Dawid coraz bardziej wpadał w ciemność po tym, jak zetknął się z Batrzebą. Nathan said, yeah.
I Natan powiedział tak. I recognize. Teraz już wiem, o co chodzi. Don't you know the Bathsheba's husband died? Nie wiesz o tym, że mąż Batrzeby zmarł? Yes, I heard about that. Tak, wiem o tym. God sent the inspiration to the Nathan. Tak więc Bóg obdarzył pewną inspiracją Nathan got hope. I Natan już zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. And God says, wtedy Bóg powiedział: you need to help David. Musisz pomóc Dawidowi. You need to help me. I ja ci w tym pomogę. We are losing David. Dlatego, że stracimy go. Satan is in control. Szatan teraz sprawuje nad nim kontrolę. We need David's recognition, acceptance of this forgiveness. Musimy teraz w jakiś sposób sprawić, aby Dawid zrozumiał, na czym polega and jego grzech i wyznał ten grzech. Więc Bóg powiedział do Natana: would you like to go to David? Czy chciałbyś pójść do Dawida? Would you like to tell him? Chciałbyś powiedzieć mu everything I said. Wszystko, co ci powiedziałem. Wow, that's a scary job to do, you know? Ale to było czymś przerażającym. To pointing out the king's sin when king is hiding. Aby wytknąć królowi jego grzech, który król ukrywa. What is going to happen? Co stanie się? You know, when David finds out this Nathan knows his sin. Gdy Dawid odkryje, że Natan zna jego grzech. Dangerous. To było niebezpieczne. David can be angry. Dawid mógłby się rozzłościć. I'm going to have to remove you. I zabije cię. But Nathan says yes. Ale Natan powiedział tak. I'm coming. Pójdę tam. So Nathan went. Więc Natan poszedł. Nathan was very wise. Natan był bardzo mądrym człowiekiem. So you know the story, right? Yeah. Znacie tę historię. Very wealthy man with thousands of the sheep. Bardzo bogaty człowiek z tysiącami owiec, który miał sługi, miał żony, córki i jednego małego baranka, jedną owieczkę. I ten bogaty pan zabrał tę małą owieczkę i przygotował ją na potrawę dla swoich gości. David was furious. I Dawid się wściekł. That kind of bad guy, kill him, you know. Tego złego człowieka trzeba zabić. I call this judgment. Ja nazywam to sądem. Who's judging who? Kto tutaj kogo sądzi? Yeah, David is judging himself. Dawid sądzi samego siebie. See, we do this. My często to robimy. So if we get angrier, we think we feel more righteous. Dlatego, że gdy się rozzłościmy na kogoś, to wtedy wydaje nam się, że jesteśmy sprawiedliwi. And Nathan said, i wtedy Natan powiedział: o king, o królu, to ty jesteś tym człowiekiem. Do you know what was David's response to pamiętacie, jak zareagował na to Dawid? David immediately admitted. Dawid natychmiast przyznał: o Nathan, o Natanie, you're right. Masz rację. I sinned. Ja zgrzeszyłem. Do you know what the Nathan's immediate response was? A wiecie, co natychmiast powiedział Natan? Where is it? Gdzie znajduje się ten fragment? Second Samuel chapter. W drugiej księdze Samuelowej. Okay. That's very important, okay? To jest bardzo ważne. You have to know what was Nathan's immediate response. Chcę, abyśmy przeczytali to, w jaki sposób odpowiedział Natan Dawidowi. Rozdział 12. Drugiej księgi Samuela. Okay. Verse 7, Nathan said to David, you are the man. W wierszu 7 Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. And read until 8. I przeczytajmy to do wiersza 8. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Verse 11. I wiersz 11. Tak mówi Pan: oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, okay, na twoich oczach. What do you think about verse 11? Co myślicie o tym 11 wierszu? Divine active. Że to jest taka aktywność boska. It is Satan is planning to do something bad. Right? Szatan
planuje uczynić coś bardzo złego. But God says, ale Bóg mówi, He is, right? I will. Ale Bóg mówi, ja wzbudzę. And so verse 13. I wiersz 13. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Ah, look at this. Popatrzcie na to. And then Nathan said to David. I wtedy Natan powiedział do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. What an immediate response. Co za natychmiastowa reakcja. As soon as David says, oh, I sinned. Jak tylko Dawid powiedział, zgrzeszyłem, wtedy Natan mówi, God has forgiven. Bóg ci wybaczył. Why? Dlaczego? David was suffering from guilt. Dlatego, że Dawid już cierpiał z powodu winy. And then there is a problem. Jest tutaj pewien problem. 14, verse 14 is a problem. Wiersz 14. To w tym wierszu znajduje się ten problem. Okay. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Czy to nie interesujące? David's sin has been completely forgiven. Grzech Dawida został całkowicie wybaczony. But his son is going to die. Ale jego syn miał za to umrzeć. Why? Dlaczego? Why? Dlaczego? Does David have to pay the price for his sin? Czy to Dawid nie miał zapłacić ceny za swój grzech? Why his son has to die? Dlaczego jego syn musiał umrzeć? See, this is very important point. Jest to bardzo ważne. Many people think what David has to pay the consequence of his sin. Wielu ludzi myśli, że w ten sposób Dawid miał ponieść konsekwencje grzechu. Do we really have to pay the consequence of our sin? Ale czy my naprawdę musimy jakieś ponosić konsekwencje naszych grzechów? Is that the power of the Christ's blood? Czy nie wystarczy moc krwi Chrystusa? I don't think so. Ja tak nie uważam. David does not have to pay the consequences. Dawid nie musiał ponosić konsekwencji. When we are forgiven by the blood of Jesus means, gdy przebacza się nam na podstawie krwi Jezusa Chrystusa, we are free. To jesteśmy wolni. We don't have to pay anything. Nie musimy za nic płacić. Why? Because Jesus paid for everything. Dlatego, że Jezus już za wszystko zapłacił. So this is what I called incomplete forgiveness. I dlatego ja określam to mianem niepełnego przebaczenia. People feel that we need to pay for the consequence. Szczególnie wtedy, gdy ludzie myślą, że mają jeszcze zapłacić czymś za to przebaczenie. I don't believe that's the power of the blood of Jesus. Ale ja nie uważam, że w tym tkwi moc krwi Jezusa. Let's study very carefully why. Popatrzmy teraz bardzo uważnie, dlaczego tak było. Why his son had to die, okay? Dlaczego jego syn musiał umrzeć? However, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. That's why the child also will die. Wiersz 14 jeszcze raz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Who is the enemy of God? Kto jest wrogiem Boga? Satan. Szatan. Okay, Satan is now have something to blaspheme. Szatan teraz ma coś, co może być bluźnierstwem. Because of this bad deed of David. Z powodu właśnie tego złego czynu Dawida. What is going to blaspheme? Ale co ma być tym bluźnierstwem? In other words, Satan is challenging God now. Mówiąc inaczej, szatan po prostu rzuca Bogu teraz wyzwanie. What? Okay, God forgave David. Bóg wybaczył Dawidowi. And Satan has a problem with that. A szatan ma z tym problem. Okay. So first Satan probably said this to tak God. Więc najpierw prawdopodobnie according szatan powiedział Moses, do Boga. Według prawa Mojżeszowego. According to the Moses law. Według prawa Mojżesza. David must be stoned to death. Dawid musi być ukamienowany na śmierć. Is that the right challenge? Czy to jest właściwe wyzwanie? Yes. Tak. God has to come up with the answer, right? Bóg musiał mu odpowiedzieć na to pytanie. You made that law. Ty przecież dałeś nam to prawo. And you're forgiving David? I ty wybaczasz Dawidowi? Right? Prawda? What is God's answer to that? Jak Bóg zareagował na to? You have to know this. Musicie to wiedzieć. You know, God will answer this way. Bóg odpowiedział w taki sposób. I forgave my David. Ja wybaczyłem Dawidowi. Because my son will pay the price. Dlatego, że mój syn Jesus. Zapłaci cenę. Jezus. Did Satan accept that answer? Ale czy szatan zaakceptował yes. tę odpowiedź? Tak. Satan knows that.
Szatan wiedział przecież o tym. No, okay, Satan says, fine. Ale teraz szatan mówi, dobrze. Okay, your son will dobrze, pay the price. Twój syn zapłaci cenę. Good. Dobrze. I can accept that. Mogę to zaakceptować. But now. Ale teraz. How do we know? Skąd mamy wiedzieć? David accept your son's blood. Że Dawid zaakceptuje krew twojego syna. Right? Prawda? David has to accept it. Dawid musiał to zaakceptować. So far, according to the David's behavior, he didn't accept. A jak right? do tej pory, moglibyśmy powiedzieć na podstawie życia Dawida, on nie zaakceptował jeszcze tej krwi. So we'll have to find out whether David truly accept complete forgiveness. Więc musimy teraz odkryć, czy rzeczywiście Dawid zaakceptował pełnię tego przebaczenia. By the blood of your son Jesus Christ. Poprzez krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. And God says, I know he will. I wtedy Bóg powiedział, ja wiem, że on to zrobi. And Satan says, a szatan odpowiedział, we need to find out. Musimy to zobaczyć, sprawdzić. And his son should die. Jego syn musi umrzeć. When his son dies, a jak gdy jego syn umrze, then we will find wtedy out. Zobaczymy. Then we will find wtedy out. Zobaczymy. And son is beginning to be sick. I wtedy syn Dawida był chory. David asked God to heal him. Dawid prosił Boga, aby uzdrowił jego syna. For 7 days he fasted. Przez 7 dni pościł. He prayed. I modlił się. After 7 days, po 7 dniach his son died. Jego syn zmarł. And David didn't eat anything. I Dawid nie potrzebował niczego. And then David's people... Dawid nie jadł niczego. And David said, "Is my son dead?" To jest mój syn. People said, "Yes, your son is dead." I ten mój syn zmarł i lud to potwierdził. This is a very dangerous moment. Był bardzo niebezpieczny moment. You know what David did? Wiecie co zrobił Dawid? I wanna take a shower. Chcę wziąć prysznic. Yeah. Give me new clothes. Dajcie mi nowe szaty. Okay, get the hairstyler. Ubierzcie mnie. Get the barber. I need the shaving. Muszę się uczesać, wyglądać dobrze. Put some oil on my hair. Chcę też użyć olejku. And get the dinner table. I chcę, abyście nakryli do stołu. He didn't cry. On nie płakał. You know why he did that? Wiecie, dlaczego to zrobił? Because he knew the Satan's plan. Dlatego, że wiedział o planie szatana. If David says, gdyby Dawid powiedział, my son. O, mój syn. You are dying because of my sin. Ty umierasz z powodu mojego grzechu. Who's gonna love it to hear that? Kto chciałby usłyszeć takie słowa? Satan says. Szatan powiedział. See? Widzisz? He think he paid price. On myśli, że to on zapłacił tę cenę. That means he doesn't accept blood. To oznacza, że on nie chce zaakceptować tej krwi Jezusa. But David gave victory to God. Ale Dawid przekazał Bogu zwycięstwo. He drew the line. On zrobił taką, stworzył taką przeciwlinię. Everything's over. Wszystko się skończyło. I'm completely forgiven. Całkowicie mi wybaczono. I didn't pay any price. Ja nie zapłaciłem żadnej ceny. It's time to new start. Czas teraz na new start. He ate. I zaczął jeść. Oh, everybody was confused. I wszyscy nie wiedzieli, o co chodzi. You've been crying, you've been przecież crying. Płakałeś, modliłeś się. While he was sick. Gdy twój syn był now chory. He's dead. A teraz on nie żyje. You're eating. A ty jesz. You know what David says? Wiecie, co powiedział Dawid? Everything's done. Wszystko jest dokonane. He's gone. Nie ma go. And he cannot come back to me. Nie może do mnie teraz wrócić. And I will go here. Ale ja udam się kiedyś do niego. Isn't that beautiful victory? Czy to nie piękne zwycięstwo? David is completely forgiven. Dawidowi wybaczono całkowicie. When she listened to this story, i gdy ta kobieta słuchała tej historii, she was brightening up. Wtedy z jej twarzy zaczęła emanować taka jasność. And she was smiling. I zaczęła się uśmiechać. You know, after the Bible study, i po tym studium biblijnym she didn't go to her room. Nie chciała nawet wrócić do swojego pokoju, ale została tam. No, she came to me. Podeszła do mnie. Thank you, Dr. Lee. Dziękuję, doktorze Lee. Now I met God. Teraz spotkałam Boga. Then she told me all this story.
I dopiero wówczas powiedziała mi całą tę historię. Since I now know, I'm completely forgiven. Ponieważ teraz wiem o tym, to wiem, że całkowicie mi wybaczono. I can confess my past sin. I mogę teraz wyznać moje przeszłe grzechy. Then I said, oh, więc powiedziałem, I knew you're hiding something. Wiedziałem, że ty coś ukrywałaś. You know the truth. Teraz znasz prawdę. And truth shall set you free. I ta prawda cię wyswobodzi. Then her T-cell received all the iskra. I wtedy jej komórki te przyjęły wszystkie te iskry. And T-cell become normal. I komórki te stały się normalnymi komórkami. There's no more arthritis. I artretyzm zniknął. Joint tissue regenerated. Tkanka stawów zregenerowała się. She became a happy, healthy Christian. I została ona szczęśliwą, zdrową chrześcijanką. Amen. Amen.